Marvis Mobile Homes. Domki letniskowe dla całej falubazowej rodziny. Kapitalny wzrok zapewniają salony optyczne Edor. Cześć falubazy. Ja nazywam się Weronika Tołoczko, a wy oglądacie program Piąte Okrążenie. Zaczynamy. Za nami indywidualne mistrzostwa Australii. Na podium stanęli Jack Holder, Jason Doyle oraz Max Frick. Czwarte miejsce zajął Rohan Tangate, zdobywając 50 punktów w całym cyklu. Dało mu to awans do kwalifikacji do Grand Prix. Posłuchajcie rozmowy z naszym zawodnikiem. The start of the series wasn't good for me, really. I had a few problems. I had an exclusion, and then I had a problem to get out the starts in Albury. But towards the end, I started to get some find some better starts and some better points. So yeah, the consistency in the end was better for me. Of course, I wanted to win the championship. It's wasn't my main goal, but. But to get the top four for the GP qualification is a big achievement for me, and that was pretty much why I'm there. I'm there for the championship and to GP qualify. So I was a bit of pressure on me, but yeah, I got the job done in the end, and I'm very happy. And to have all the support from the Zelina Gora fans has been awesome. Many messages and comments and. Yeah, I feel the club are behind me and I'm very thankful for the support everywhere. Rohana zapytaliśmy również o jego zimowe przygotowania i sezon 2023. Yeah, I'm training all the time and actually I feel better than previous years. I'm training just as much as I am, but I'm on a diet and I feel much better than more energy and yeah, it's going the right way. So hopefully we can put it together with a good season. I'm looking forward to a good season. I think we can do a lot. In my opinion, we are stronger than the previous season, and I know all the boys are preparing for a big year. So Benja Dobje, Muša Bicekša Liga 2024. Lubas fans na lepsze. Tylko Lubas. Dziękuję. See you soon. W Białce Tatrzańskiej trwa właśnie zgrupowanie, w którym bierze udział trzech naszych zawodników. Na czym polega taka forma przygotowań do sezonu? Posłuchajcie sami. Dużo odbyliśmy treningów. Gdzieś tam ja po sobie zauważyłem, że w porównaniu do tego, co było na początku, forma wzrosła. No i co? Też trochę się zintegrowaliśmy, bo w sumie z Kacprem jesteśmy pierwszy raz na obozie, więc pozytywnie. Nie było lekko, ale ale było fajnie. No na pewno jeszcze jest trochę czasu, żeby popracować nad tymi przygotowaniami i na pewno nie będziemy pierdzić w stołek, że tak powiem, tylko będziemy dalej ostro trenować, ale ten obóz na pewno dużo daje, tak jak mówiłem, bo też są tu trochę inne warunki. Znajdujemy się tutaj dość wysoko w górach, tlenu jest trochę mniej. No i gdzieś tam są też różne jakieś utrudnienia, które trener nam daje, więc gdzieś tam jest to całkiem coś innego niż takie treningi standardowe na sali. Na naszym facebookowym profilu trwa licytacja koszulki Piotra Zielińskiego, z której dochód zostanie przeznaczony na leczenie 5-letniego Dawida Maślenika. Dawid to dzielny 5-latek, który urodził się z nieobliczalną i do końca nieodkrytą w Polsce wadą serca. Jedynie operacja w Stanach Zjednoczonych pozwoli chłopcu żyć jak rówieśnicy, bawić się i funkcjonować bez konieczności wstawiania rozrusznika serca. Kwota operacji i całego przedsięwzięcia jest gigantyczna i przekracza finansowe możliwości rodziców Dawida. Razem możemy jednak zdziałać cuda. Zachęcamy Was do wzięcia udziału w licytacji, która kończy się w środę 18 stycznia, a także do wsparcia zbiórki, która prowadzona jest w serwisie siepomaga.pl. Bezpośredni link znajdziecie w opisie filmu.
Dziś w Australii odbył się turniej Darcy'ego Warda, w którym udział wziął Rohan Tangate. Australijczyk zdobył 14 punktów w 5 startach i wygrał rundę zasadniczą turnieju. Niestety w finale zanotował defekt i zawody zakończył na 4. miejscu. Turniej wygrał Ty Woffinden. W stacjonarnym sklepie Kibica oraz w serwisie biletynafalubas.pl trwa sprzedaż karnetów na sezon 2023. Zachęcamy do zakupu i zajęcia swojego miejsca przy W69 już teraz. Sezon 2023 zbliża się wielkimi krokami. Znamy już pierwsze plany sparingowe z Telmet Falubazu Zielona Góra. Będą to drużyny z Leszna oraz z Wrocławia. 21 i 23 marca zmierzymy się z Fogo Unią Leszno, natomiast 28 i 30 marca z Betard Spartą Wrocław. Prawdopodobnie to jednak nie wszystko, co czeka nas przed inauguracją rozgrywek ligowych. O szczegółach będziemy informować Was na bieżąco. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w tym odcinku 5. okrążenia. Dziękujemy za uwagę, do zobaczenia wkrótce.